Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Bednar TV. Na początku dziękuję Wam serdecznie za wchodzenie na mój kanał, subskrybowanie, lajkowanie. Także wszystkim z góry bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić trzy akwaria, co tutaj u nich słychać, jak tutaj się tak zwany biotop utrzymuje. Tutaj mamy na pierwszy strzał oczywiście księżyczki z Burundi. Jak widzicie, mega tutaj się fajnie już zrobiło w akwarium. Także super się tutaj księżniczki prezentują. Nie zauważyłem tutaj jeszcze maluszków, ale myślę, że pewnie niebawem coś tam się zacznie dziać w tych szczelinach. Porobiły sobie niezłe tutaj zakamarki. Także naprawdę mega tutaj takie schrony mają. Pokopały sobie dołki prawie wszędzie. Tamto już pod tym kamieniem jest taka dziura, że nawet nie widać. Na dnie kamyczków. Spróbuję zrobić Wam zbliżenie, jakie mają tutaj takie fajne kiełki. Tutaj oczywiście maluszki. Jak niektórzy z Was wiedzą, jest to oczywiście gatunek, który żyje w hierarchii wielopokoleniowej, więc trzymamy w akwarium no maksymalnie 3 pokolenia, bo już 4. pokolenie jak będzie, no to już później może być tak, że te najstarsze pokolenie z rodzicami będzie już toczyło jakąś tam wojnę, więc maksymalnie moim zdaniem 3 pokolenia się trzyma w takim akwarium i już jakieś większe trzeba po prostu stamtąd usuwać, bo będą już po prostu jakieś zgrzyty w akwarium. Tutaj na razie jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak po jakimś czasie będzie mniejsze potomstwo. Będziemy widzieć, jak będzie się zachowywało to najstarsze pokolenie. Zobaczcie tutaj, jakie ma kiełki. Niby ładne, piękne, małe rybki, a jednak pokazują swoje minusy. No potrafią te rybki przegonić dużego osobnika, bo właśnie tym sposobem mają przewagę, że nie atakują pojedynczo. Więc możemy się tutaj spodziewać na atak większą grupą. Dlatego taki pojedynczy osobnik, nawet 4 razy większy od nich, po prostu nie ma szans. Pięknie tutaj się kiełki prezentują. Czym je karmię? To mogę Wam powiedzieć, że karmię je pokarmy suche. No, można powiedzieć, że z suchych to praktycznie wszystko jedzą. A z mrożonych to artemię i przeważnie ochotkę. No, bardzo, bardzo lubią artemię. Ochotkę to tak sporadycznie im daje. Ale artemia to jest, można powiedzieć, ich taki przysmak. Ale jak wiadomo, dieta musi być urozmaicona, no to nie możemy zawisnąć na jednym pokarmie mrożonym albo na jednym pokarmie suchym. Tutaj z kolei mamy drugi zbiorniczek. Jak niektórzy z Was pamiętają, są to oczywiście molinezje żaglopłetwe zielone, odmiana dzika. Mam tutaj dwie parki. Dwie samiczki, dwa samce. Czasem są jakieś zgrzyty między samcami, ale to naprawdę takie gdzieś tam delikatne, sporadyczne. Większe zgrzyty tutaj robią nam bocje. Może na filmiku doświadczycie tego. Tutaj oczywiście jedna kosiarka, bo jedna kosiarka, no cóż, postanowiła się zabić i wyskoczyć z akwarium. Mam niektóre akwaria poprzykrywane. To też mam przykryte, tylko do filmu odkryłem. Gdzieś tam znalazła sobie szczelinę i po prostu zrobiła fik.
Tego akwarium dość intensywnie nie czyszczę. Jedynie czyszczę to tylko przednią szybę z tego względu, że chcę, żeby mi tutaj, o jak widzicie, właśnie tutaj robią. Bawią się w ganianego. Chcę tutaj zrobić po prostu sobie takie warunki, można powiedzieć dzikie, że nie czyszczę żadnych tutaj właśnie korzeni, nic, jak widzicie, są zielone. Szyby również. Jedynie co, to czyszczę przednią szybę, no po prostu, żeby to ładnie się prezentowało i można było sobie popatrzeć na ładne kolory rybek. Także za bardzo żadnej ingerencji tutaj nie robię. Jedynie podmiana wody. No i wiadomo, filtracja i tak dalej. Nic więcej. Także nie mieszam się w ogóle w tych trzech akwariach. Żadne tam czyszczenie. Nie wiadomo co robienie. Tutaj mamy oczywiście babkę. No, jak zwykle bocja musi wariować. Tutaj mamy drugą bocję. Coś nie lubią zbliżenia. Ale poszukuję jeszcze drugiej babki. O, tutaj ładnie babka sobie siedzi. No powiem wam, że i dość sporo urosły. Były mniejsze. Przez taki krótki okres czasu naprawdę są dość spore. O, tam jest druga. Żyje, bo rusza oczami, więc jest ok. No te babki potrafią się gdzieś tam zakopać pod korzenie, kamienie. I czasem po prostu patrzę i ich w ogóle nie ma. No ale tak lubią, więc tak sobie robią. Gdzieś się schowa, zakopie i jej to pasuje. Te samczyki naprawdę się ekstra prezentują. Kolorki mega. A tutaj mamy trzeci zbiorniczek. Tutaj troszkę więcej zauważyłem jakichś tam glonów czy czegoś, ale tak jak mówię, w ogóle nie wcinam się tutaj w te akwaria. I zauważyłem, że można powiedzieć już praktycznie znikają te glony. Gdzieś tam jeszcze na końcówkach roślin są. Ale naprawdę tutaj nie są, te trzy akwaria nie są od tego, żeby były piękne, wygłaskane, wyczyszczone i żeby wyglądały jak zalane wczoraj. Ma tutaj sobie po prostu żyć swoim życiem. Tutaj mamy głupiki Snow White'y. No jest tutaj już troszkę większa gromada. Tutaj Gara Panda jest, jedna, druga. One akurat wcinają glony, więc bardzo pożyteczna rybka. Bardzo wam ją polecam, jak ktoś ma jakieś tam problemy, czy czasem nie potrafi sobie gdzieś tam ogarnąć, że gdzieś coś mu się pojawia, jak najbardziej można sobie taką rybkę zakupić. I nie będzie jakiegoś tam drastycznego problemu, bo przeważnie ona się w 90% żywi glonami, więc o, tutaj ładne zbliżenie wam zrobię, jak zasuwa kamyczek. Jest i drugi kolega. Tutaj jeszcze jedna gdzieś powinna być, bo ich jest trzy sztuki. Tutaj też pływają moje kiryski Sterbaj, które właśnie o, tutaj jest właśnie jeden. One są z mojej parki. Udało mi się
wyhodować 10 sztuk, jak dobrze pamiętam. Gdzieś tutaj są, niektóre są większe, niektóre są mniejsze, wiadomo. Nie wszystkie rosną równomiernie. Że fajnie sterbaje sobie pływają, żyją. Jak możecie zauważyć, gdzieś tam glony są, ale tak jak mówię, czyszczę tylko przednie szyby, podmieniam wodę, czyszczę kaskady i tak dalej. Nic więcej. Nic tutaj nie pędzelkuje, nie świruje. To ma wyglądać naturalnie. Te akwaria są oczywiście w moim fish roomie, więc mam je pod okiem, ale no nie zajmuję się tym akwarium tak jak 400-litrowym. No bo tamto 400-litrowe stoi w salonie, więc musi się troszkę bardziej prezentować. Bardziej może jakieś tam testy wykonuję i tak dalej. Tutaj po prostu nie wcinam się. Więc tak się prezentują moje trzy akwaria. Pamiętajcie oczywiście o wtorkowym odcinku, bo będziemy ogłaszać w tym odcinku konkurs. Co będzie do wygrania, dowiecie się oczywiście we wtorek. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, że wchodzicie na mój kanał, oglądacie, lajkujecie i komentujecie. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, bo również to przyspiesza częstotliwość moich konkursów, żeby te konkursy dla Was robić. No ale ja coś daję od siebie, to Wy również musicie dać też i coś od siebie. Także życzę wszystkim miłej niedzieli. Wpadajcie również na moje poprzednie materiały. Na pewno coś znajdziecie, jakąś ciekawą rybkę dla siebie. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.